Wiele dla mnie znaczyło, że przyjechaliśmy do Spały po igrzyskach w niezmienionym składzie. Wiem, że to dla kibiców, dla was, dla dziennikarzy, dla nie wiem, znawców siatkówki, ekspertów niewiele znaczy. Dla mnie to znaczyło wszystko, że każdy z tych chłopaków podjął to wyzwanie. Dzisiaj to wyzwanie skończyliśmy. Najtrudniejszym meczem w tym sezonie kadrowym, bo kiedy się wygrywa, kiedy gra się w finale, jest się na fali, a my wczoraj dostaliśmy, że tak powiem, bardzo mocne bęcki, już drugie w tym sezonie, w takim ważnym spotkaniu i po prostu ta grupa to ma i ma te jaja, ma to, żeby wyjść dzisiaj i zagrać, walczyć dla siebie, dla kibiców, dla wszystkich, którzy nas wspierają. Która przyjechała tutaj w takim składzie, w jakim była w Tokio. To też myślisz, ma znaczenie? To jak przed chwilą powiedziałem, wiem, że dla kibiców, dla wszystkich ludzi wokół siatkówki, poza tą grupą, może tak, bo dla wszystkich ludzi poza tą grupą to niewiele znaczy, dla mnie to znaczy wszystko. Dla mnie to znaczy, że ci chłopacy, ta ekipa oprócz tego, że gra znakomicie w siatkówkę, ma też charakter, stanąć i po takiej porażce jak na igrzyskach wyjść i grać ze sobą i dobrze się bawić. Ile waży ten medal? Myślę, że dopiero z perspektywy czasu będziemy mogli to stwierdzić. Dzisiaj wiadomo, że chcielibyśmy dopiero przygotowywać się do meczu i wychodzić na rozgrzewkę, ale dla mnie to powrót po 10 latach, także jakby nie patrzeć, troszkę trudno jest wygrać brązowy medal Mistrzostw Europy. Patrząc na parkiet, wam się chyba dzisiaj trochę bardziej chciało, to wy byliście tą stroną bardziej zmotywowaną. Chyba jedno z głupszych zdań, jakie słyszałem w tym turnieju. Myślę, że kiedy się wychodzi gra o brązowy medal Mistrzostw Europy, to każdemu się chce. Ale się bardziej, lepiej się pozbieraliście po tym, co wczoraj mówisz. To jest troszeczkę inaczej powiedziane, niż nam się troszeczkę bardziej chciało. Myślę, że zagraliśmy lepiej, bo widać było w nas po prostu tą chęć, żeby dla siebie to po prostu zrobić. Ostatniej piłce ulgę, radość. Co czujesz teraz? Bo myślę, że to, co po ostatnim piłce, to wciąż ci towarzyszy. No, jakby no nie jest to, nie jest to ekstaza, ale mówię, no po 10 latach dla mnie przynajmniej powtórzyć wynik. Mówię, no nie jest łatwo. Parę razy kończyłem Mistrzostwa Europy blamażem, bo tak było w 2007 roku, kiedy pojechała tam ekipa wicemistrzów świata. 2017 też nie był najprzyjemniejszy, więc myślę, że taki brązowy medal, może teraz wielu ludzi będzie niezadowolonych, natomiast myślę, że z perspektywy czasu będzie to fajna nagroda. Chcesz podsumować ten sezon jakoś najkrócej, najbardziej zwięźle, oczywiście to jest trudne w tej chwili. Myślę, że to był bardzo trudny sezon, ale kończymy go jako lepsi siatkarze, na pewno lepsi ludzie. Myślę, że te relacje, które powstały w tej grupie, zostaną do końca naszego życia. Nie udało nam się osiągnąć tego, co chcieliśmy, ale mówię, ja poznałem tych chłopaków od takiej strony i wiem, że to są zwycięzcy i jeszcze wiele sukcesów przed nimi indywidualnie i przed reprezentacją Polski. A czy patrzycie też na ten mecz, na ten turniej jako koniec pewnego etapu, pewnego rozdziału tej drużyny, czy pewnego rozdziału z Witalem Heinenem? Nie wiem, to już jest poza moją, że tak powiem, władzą, już któryś raz z kolei paru trenerów reprezentacji przeżyłem i zawsze mi zadawane to samo pytanie, więc to nie ode mnie zależy, jakie decyzje zostaną podjęte. Jedno trzeba przyznać, że Vital obejmował kadrę, która była absolutnie w rozsypce i ja wiem, że niektórzy mają krótką pamięć, ale ja byłem częścią tej ekipy zanim się pojawił, jestem częścią tej ekipy teraz i muszę przyznać, że może nie każdemu się jego metody podobają, nie każdy musi go lubić, ale swoją pracę wykonał, myślę, znakomicie. Może zabrakło wisienki na torcie w postaci medalu olimpijskiego, ale myślę, że to odpowiedzialność za to ponosi nie tylko trener. Każdy powinien wziąć to na klatę. Ty jesteś jednym z zawodników, którzy dostali od Vitala taką dozę zaufania, że dziś, że mogli zostać MVP Mistrzostw Świata i dziś też są tutaj w tej drużynie, bo bez tego mogłoby być różnie? Myślę, że na nasze sukcesy drużynowe czy indywidualnie składa się wiele rzeczy. Aha, to nie jest tak, że na treningach się obijałem i leżałem, a Vital wystawiał mnie do składu. Rzeczywiście grałem u niego, myślę, że dobrą siatkówkę, nie wiem, czy nie najlepszą, myślę, że tak, że najlepszą w swoim życiu, ale oczywiście duża w tym jego zasługa, ale proszę mi wierzyć, też nie obijałem się w tym czasie. Trochę czasu do przemyśleń, czy już w tym momencie możesz nam powiedzieć, że w przyszłym roku stawiasz się na kadrę, jeśli dostaniesz powołanie?
tą decyzję podejmie trener, jakikolwiek by on, ktokolwiek nim będzie, czy to będzie Vital, czy to będzie ktoś inny, tą decyzję podejmie trener. Ja jestem do dyspozycji i jeżeli ktoś ma... Ja się czuję dobrze. Jeżeli ktoś ma w tym momencie skończyć moją karierę reprezentacyjną, to będzie to trener reprezentacji w przyszłym sezonie. Dziękuję bardzo.